Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. I prywatnie syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Rozmawiał pan z ojcem, no bo pan w Brukseli, prezydent w Ameryce. Rozmawialiście? Nie, nie rozmawiamy telefonicznie. Czekam na jego powrót do Polski i wtedy sobie porozmawiamy. Myśli pan, że jest zły, rozżalony? Jak ojciec pana zdaniem reaguje na to, co zostało ujawnione w Polsce za sprawą pani Kiszczakowej? No na pewno jest zdenerwowany, na pewno jakiś poziom emocji jest wyższy niż zwykle. I to jest jedna kwestia, która mnie bardzo niepokoi w tej całej sytuacji. Nie to ujawnianie tych dokumentów, tylko to, jak to się odbije na zdrowiu mojego ojca, bo to jest dla mnie najważniejsze. To jest oczywiste. Szef IPN-u Łukasz Kamiński mówi tak. W dokumentach Kiszczaka jest teczka tajnego współpracownika Bolka, teczka personalna i współpracy i zobowiązanie do współpracy podpisane Lech Wałęsa-Bolek. Są też doniesienia Bolka, no i pokwitowania odbioru pieniędzy. I co pan na to? Powiem tak, że dokumenty, które są znalezione, czy zostały znalezione w domu człowieka, który profesjonalnie zajmował się podrabianiem dokumentów w latach 80., gdzie wszyscy wiemy, że generał Kiszczak to robił, zresztą to jest udokumentowane, to są fakty. No i teraz mamy się zajmować dokumentami, które zostały znalezione w jego szafie. No, trudno mi reagować jakąś bardzo emocjonalnie na ten temat, no bo uważam, że takie dokumenty mają zerową wartość. Pan mówi, w tej chwili pana zdaniem to fałszywki? Te dokumenty nie stanowią żadnej wartości dla mnie. Mogą być fałszywe, mogą być tam po części prawdziwe, ale na pewno nie stanowią wiarygodnego źródła, które powinno nas tak bardzo emocjonować. Trzeba wziąć głęboki oddech. Przede wszystkim nie podoba mi się to, co robi w tej chwili IPN i szef IPN-u. Że w tej chwili przed zbadaniem, takim naprawdę dokładnym zbadaniem tych wszystkich dokumentów, każdego z świeczka papieru, już w tej chwili wypływają, że wypływają informacje na temat takiego dokumentu, takiego tego papierku, takiej strony dokumentu i tak dalej, i tak dalej. Zamiast powoli poświęcić na to wiele tygodni, żeby to zostało przeanalizowane przez historyków, przez grafologów, przez archiwistów, przez wszystkich ludzi, którzy się na tym po prostu znają. Tymczasem już po kilku godzinach wyciąga szef IPN-u dokumencik, o, mamy tutaj poświadczenie, że Lech Wałęsa jest TW Bolek i to jest dokument autentyczny. Ja nie jestem ekspertem w analizie wartości takich dokumentów, tak, czy autentyczności. Są... Ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę za krótko, żeby zerknąć na dokument i powiedzieć, o tak, to jest na pewno prawdziwy, autentyczny dokument. Po co pana zdaniem Czesław Kiszczak trzymał te dokumenty tyle lat w swoim domu? Jak pan myśli? To jest ciekawe, no, prawda? Trudno powiedzieć, no ale no, z drugiej strony no, na pewno nie kochał Solidarności, na pewno nie kochał mojego ojca. Proszę pamiętać, co się wydarzyło w roku 82, kiedy mój ojciec był rozważany do Pokojowej Nagrody Nobla. No to już wtedy generał Kiszczak i całe jego zaplecze przygotowało podrobione materiały, które podrzucono pod ambasadę norweską i w tamtym roku mój ojciec nie otrzymał tego Nobla, no bo rzeczywiście Komitet Noblowski przeanalizował te dokumenty i dopiero po roku stwierdził, nie, to są dokumenty fałszywe. No to już wtedy podrabiano te dokumenty. No i mój ojciec zauważył bardzo ciekawą rzecz wczoraj czy przedwczoraj. No jeżeli mieli oryginały, jeżeli Kiszczak miał oryginały w tamtym czasie, to po co on podrabiał dokumenty? No, przecież to w ogóle logicznie się nie składa do kupy. No, to w ogóle bez sensu. No, odpowiedzi na to pytanie nie znamy, pewnie się dokładnie nie dowiemy, ale jest sporo osób, które formułuje taką tezę, że Kiszczak, czy ludzie Kiszczaka przez całe te wszystkie lata mieli pańskiego ojca w garści właśnie poprzez takie dokumenty. W jakimś sensie, i tu przywoływane są takie fakty jak popieranie lewicy, lewej nogi, wspieranie i tak dalej. No panie redaktor, a jeżeli te dokumenty były dostępne już w tamtym czasie, to dlaczego w latach 80. to nie zostało ujawnione? Dlaczego w stanie wojennym, kiedy mój ojciec był internowany, odosobniony, sam musiał ustawiać czoła całemu aparatowi władzy, dlaczego wtedy go nie złamano? Dlaczego wtedy on był taki niezłomny i nie poszedł na współpracę z tamtą władzą i nie stworzono jakiejś tam Solidarności, która byłaby właśnie zależna od komunistów? No przecież wtedy to się nie stało. No to proszę mi powiedzieć, no jeżeli wtedy on był taki słaby, w tamtym czasie, kiedy mój ojciec był taki słaby i można było dalej kontynuować system socjalistyczny w Polsce, to dlaczego wtedy tego nie robiono, żeby właśnie
właśnie złamać mojego ojca, tylko dopiero później. Ale pana zdaniem to, że dał radę w latach 80. jest dowodem na to, że nie złamano go także w 70. Tak pan myśli? Pani redaktor, to, że mój ojciec podpisał jakiś dokument w latach 70., to jest nawet potwierdzone słowami mojego ojca. Tak, tak? To prawda. 27-letni robotnik zabrany z domu od żony i miesięcznego dziecka podpisał jakieś dokumenty tylko, żeby po prostu wyjść i na wolność i być ze swoją rodziną. I to mój ojciec powiedział, że wtedy rzeczywiście go złamano, bo podpisał jakiś świetek papieru. Ale to też o niczym się świadczy. Tak, to, tylko że dzisiaj się dowiadujemy, że w tych dokumentach Kiszczaka to nie jest tylko lojalka, o której mówimy, jakiś rodzaj zobowiązania, ale że tam jest kilkaset dokumentów z kilku lat współpracy z tajnego współpracownika Bolka, włącznie z tym, z podpisywaniami brania pieniędzy. To jest chyba problem. Pani redaktor, to wszystko się zgadza, tylko że właśnie ja kwestionuję wiarygodność tych dokumentów. Mhm. Bo to, że mój ojciec się przyznał, że w jednym momencie w roku 70 podpisał jakiś dokument, nie świadczy o tym, że następnie kontynuował dalszą współpracę. A to, że Kiszczak posiada jakieś dokumenty, które miały poświadczać jakiejś agenturalnej współpracy mojego ojca, no to właśnie o niczym nie świadczy. Dlaczego? Bo Kiszczak nie jest dla mnie autorytetem, nie jest dla mnie w ogóle wiarygodny, bo to, że podrabiał dokumenty na mojego ojca, jest po prostu faktem. Został złapany na tym, że podrabiał, przecież całe departamenty w jego ministerstwa to robiły, żeby właśnie dyskredytować mojego ojca i to jest po prostu fakt. Dlaczego o tym pani zapomina? Ja nie zapominam. Co teraz powinien zrobić pana zdaniem Lech Wałęsa? Pójść do sądu, jak zapowiada? I co, i sądzić się ze wszystkimi? Powinien wziąć głęboki oddech, wyłączyć internet, pojechać sobie na wakacje i się tym w ogóle nie przejmować. Ja bym tak mu doradzał jako syn, który martwi się o jego zdrowie. No ale wie pan, że on tak nie zrobi. Dobrze pan go zna, tak oboje go znamy, że tego nie zrobi i mówi, że pójdzie do sądu. A może to jest ten moment, w którym jeszcze raz powinien stanąć w prawdzie, w takiej pełnej prawdzie i powiedzieć, jak dokładnie było. Bo wie pan, pana ojciec pewne rzeczy mówił, ale tak, najpierw coś mówił, potem się trochę wycofywał, potem tak mówił. No jest, przez lata pozostaje pewien niedosyt nawet u ludzi, którzy w niego wierzą, że tak troszkę kręcił. Troszkę nie do końca mówił prawdę. No czasami mój ojciec jest nieprecyzyjny, ale w tej chwili czego pani oczekuje od mojego ojca? Żeby wyszedł po raz kolejny przed kamerę czy do pani do studia i powiedział nie byłem Bolkiem, w roku 70 podpisałem lojalkę, ale tylko dlatego, że no, nie zdawałem sobie sprawy, że nie muszę tego robić, bo przypomnijmy, że KOR informował robotników dopiero pod koniec lat 70, że nie muszą podpisywać żadnych dokumentów. I w zasadzie wszyscy aresztowani, zatrzymani podpisywali tego dokumenty, bo nie zdawali sobie sprawy, że nie muszą tego robić. No i teraz pani redaktor, no jesteśmy w takiej sytuacji, że tych, których ojciec nie przekonał do tej pory, to nie jest w stanie tego już zrobić. No to wyjdzie po raz kolejny i powie, nie byłem Bolkiem, proszę mi uwierzyć. To nic nie da, no pewnie, że nic nie da. W tej chwili już ja to widzę po moich profilach na Facebooku przez ostatnie kilka dni. No są ludzie, którzy wierzą mojemu ojcu, a są ludzie, którzy wierzą Kiszczakowi. I tak to już niestety pozostanie. Najśmieszniejsze jest to, że ci wszyscy, którzy w tej chwili mają Kiszczaka za autorytet, uważają się, mienią się tym, że są tacy prawicowi i oni chcą wolnej i prawdziwej Polski. No to jest ciekawe, że taki kacek komunistyczny jest dla nich większym autorytetem niż Lech Wałęsa. No, przywódca Solidarności lat 80. No to jest po prostu zadziwiające. Panie pośle, czemu pan na swoim Facebooku przypomina ten fakt, słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2010 roku, który mówił, że w obliczu kompromitacji Wałęsy to Lech Kaczyński będzie symbolem Solidarności? Pani redaktor, bo ja siedzę w polityce za długo, żeby wierzyć w przypadki. Po kilku miesiącach władzy PiS nagle wyciągane są jakieś kwity. Znowu mój ojciec jest traktowany w taki sposób podle, chamsko, drańsko sobie, powiedzmy po prostu uczciwie. Ale cóż, spisek Kiszczakowej z Jarosławem Kaczyńskim? No, to jest tak wszystko grubymi nutmi szyte, że po prostu nie wierzę w takie przypadki. No naprawdę, no popatrzmy na fakty, że wtedy, kiedy PiS rządził 2005-2007, wtedy próbowano szukać kwity na mojego ojca. W 2008 wyszła ta książka,
Cenckiewiczów i ten. Teraz PiS dochodzi do władzy, pół roku później, bum, nagle znowu są jakieś kwity na mojego ojca. No, pani redaktor, nie oszukujmy się. PiS, Kaczyński nienawidzi mojego ojca i będzie robił wszystko, żeby go dyskredytować, a to, co powiedział prezes Kaczyński 6 lat temu, no to tylko potwierdza tą moją tezę. No, zrobią wszystko, żeby zdyskredytować mojego ojca, żeby pokazać, że to Lech Kaczyński tak naprawdę był jedynym sprawiedliwym w Solidarności. No to jest absurdalna walka Kaczyńskiego, no ale będzie próbował to robić. No i w tej chwili to już próbuje to robić. Mhm. Ojciec wraca niedługo z podróży do Ameryki. Co będzie pan mu radził? Oprócz będę tego radził głębokiego oddychania? Będę mu radził, żeby wziął głęboki spokój, żeby zobaczył, ilu ma sprzymierzeńców, ludzi dobrej woli, którzy naprawdę życzą mu jak najlepiej. Może zorganizujemy jakiś komitet obrony mojego ojca, może zorganizujemy jakąś demonstrację poparcia, no zobaczymy. Ja komitet obrony Wałęsy? No może coś takiego, no zobaczymy. No żartuję, mówię tak po prędku, ale najważniejsze dla mnie jest zdrowie mojego ojca. A cała ta sytuacja na pewno tego nie poprawia. On ma 73 lata, słabe serce. Ja naprawdę chcę go mieć ze sobą jak najdłużej. I to jest dla mnie najważniejsze. No i to mnie najbardziej boli w tym wszystkim. Bo naprawdę w tej chwili mój ojciec może stawać na rękach, na głowie, może iść na kolanach do Częstochowy, ale nie przekona tych, którzy wolą zawierzyć Kiszczakowi. No w tej chwili to postawmy sobie sprawę czarno na białym. Albo wierzysz Wałęsie, albo wierzysz Kiszczakowi. Jeżeli Kiszczak dla ciebie jest autorytetem, no to Wałęsa nic nie jest w stanie tego zmienić. No dobrze, ale za chwilę zostaną zbadane te dokumenty Kiszczaka. Powołani zostaną nam biegli grafolodzy, którzy będą badać, kto tak naprawdę podpisał te dokumenty. Jak na przykład stwierdzą, że podpisał je Lech Wałęsa, bo porównają pismo, to co wtedy? Pozostaje mieć nadzieję, że zrobią to rzetelnie, ale tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, szef IPN-u pokazał się no, z nie najlepszej strony, że jednak jest jakieś zamówienie polityczne, które wymaga od niego, żeby już w tej chwili pokazywał dokumenty i świadczył o ich autentyczności. Bez robienia tego jak należy, tak? Bez prowadzenia pewnego warsztatu, który jest wymagany w analizie takich dokumentów. To trwa całymi tygodniami, miesiącami. Tymczasem już po kilku godzinach prezes IPN-u zwyrokował. Tak? To jest autentyczny dokument, mamy to już poświadczenie, koniec, kropka. No to świadczy o zamówieniu politycznym i to jest niebezpieczeństwo, które teraz widzę, tak? Czy IPN będzie naprawdę rzetelną instytucją, która zweryfikuje te dokumenty, czy będzie jednak instytucją polityczną w rękach Kaczyńskiego? No dobrze, a o czym świadczy fakt, że pan Kiszczak przez tyle lat trzymał sobie w domu dokumenty, które zostały wyniesione z instytucji publicznych i nic. I teraz sobie możemy myśleć, ilu takich Kiszczaków ma sobie w domu takie dokumenty? No dokładnie, pani redaktor. My w tej chwili po raz kolejny chcemy się dawać, rozgrywać SB-kom, tak? Kiszczak. Ale ja pytam, dlaczego państwo polskie pozwoliło na to, żeby Kiszczak trzymał sobie w domu takie dokumenty? Kto wie, czy nie szantażował, nie wiem, może nie pańskiego ojca, ale innych ludzi. Pani redaktor, ja właśnie nie wnikam, dlaczego to się stało, po prostu nie wiem. Ja tylko zwracam uwagę na bardzo oczywisty fakt. W tamtym czasie, w latach 80. Kiszczak i SBCja starała się rozgrywać opozycję. W tej chwili 26 lat, 27 lat wolnej Polski, ciągle Kiszczak już nawet z zagrobu to robi. Z zagrobu pozwalamy na to, żeby ta SBCja, ci straszni ludzie, którzy wtedy niszczyli tyle wspaniałych działaczy Solidarności, oni w dalszym ciągu z zagrobu nawet jeszcze starają się to robić. 27 lat wolnej Polski. No i kiedy my w końcu przetniemy ten rzut i powiemy, nie pozwolimy już więcej mącić w Polsce tym wszystkim SB-kom? Ale co, mamy wziąć i spalić? Jak oni w 89 roku? Jeżeli nie potrafimy zrobić tego mądrze, to trzeba było po prostu wylać trochę benzyny na wszystkie zbiory IPN-u i to po prostu spalić. To tak robiła widać, SBCja w 89. Nie, ale pani redaktor, widać po prostu, że nie potrafimy tego zrobić mądrze, że nie potrafimy tego zrobić jak należałoby to zrobić. No to jeżeli te dokumenty znajdują się w tej chwili właśnie w jakichś takich dziwnych rękach, esbeckich rękach, które dalej nas rozgrywają, no to może lepiej, żeby tych dokumentów w ogóle nie było. Ale oczywiście to takie zbożne nadzieje, ale w tej chwili musimy być po prostu mądrzy.
Musimy być mądrzy i nie dawać się po raz kolejny rozgrywać Uzbecji. I wszyscy ci, którzy nienawidzą Uzbecji, nienawidzą Kiszczaka, no proszę też nie atakować mojego ojca Kiszczakiem. No to jest najśmieszniejsze, że ci wszyscy ludzie, którzy właśnie tak mienią się prawdziwymi Polakami, tymi, którzy nie usiedli w Magdalence czy przy Okrągłym Stole, oni teraz biorą Kiszczaka za autorytet. No niebywałe, po prostu niebywałe. Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiamy z Gdańska, Brukselę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Rozmowa kontrolowana.